Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni. Żołnierz i naukowiec Eugeniusz Kwiatkowski urodził się w 1888 roku w Krakowie, studiował chemię na Politechnice we Lwowie, a następnie w Monachium, w Niemczech, w czasie I wojny światowej walczył w legionach polskich. Brał także udział w toczonej w latach 1919-1921 wojnie z Rosją sowiecką. Następnie wiele lat służył Polsce, ale już jako polityk, naukowiec i wykładowca. Odrodzone w 1918 roku państwo polskie stanęło przed wieloma problemami. Jednym z nich był brak portu nad Bałtykiem. Polska otrzymała wprawdzie dostęp do morza. Jednak bez Gdańska, który został wolnym miastem, w tej sytuacji na odzyskanym przez Polskę fragmencie wybrzeża rozpoczęto poszukiwania miejsca, gdzie można by było zbudować nowy port. Wolne miasto Gdańsk w latach 1920-1939 obszar obejmujący Gdańsk i jego najbliższe okolice. Nie należało ono ani do Polski, ani do Niemiec. Znajdowało się pod zwierzchnictwem Międzynarodowej Organizacji Ligi Narodów, której celem było utrzymanie pokoju na świecie. Polskie okno na świat. W 1921 roku w Gdyni, wiosce rybackiej położonej nad zatoką gdańską, rozpoczęto budowę miasta i portu. Już dwa lata później do Gdyni przypłynął pierwszy statek handlowy Eugeniusz Kwiatkowski który wkrótce został ministrem przemysłu i handlu, bardzo wspierał zarówno rozwój tej ważnej inwestycji, jak również polskiej floty. Dzięki jego działaniom Gdynia stała się największym i najnowocześniejszym portem nad Bałtykiem. Z całej Polski przyjeżdżali tu ludzie chętni do pracy przy budowie. W rezultacie liczba ludności miasta bardzo szybko się zwiększała. W 1939 roku Gdynia, która 20 lat wcześniej była wioską rybacką, liczyła już 120 tysięcy mieszkańców. Dzięki powstaniu portu w Gdyni Polska mogła sprzedawać drogą morską swoje towary na całym świecie, między m.in. węgiel. Stała się tym samym niezależna od sąsiednich państw. Rozwój przemysłowy Polski. Eugeniusz Kwiatkowski w 1937 roku, jako wicepremier i minister skarbu, rozpoczął budowę centralnego okręgu przemysłowego. Był to położony w centralnej Polsce obszar, na którym powstało wiele nowoczesnych zakładów przemysłowych. Należały do nich między innymi huty, czyli zakłady zajmujące się przetwarzaniem metali oraz fabryki lotnicze chemiczne. Zbrojeniowe i samochodowe. Dzięki budowie centralnego okręgu przemysłowego rozwinęła się polska gospodarka, a wielu bezrobotnych znalazło zatrudnienie. Rozwój okręgu został zatrzymany przez wybuch II wojny światowej w 1939 roku. W okresie powojennym część fabryk odbudowano i działają do dziś.